Uff, no i stało się. Informacje, które wczoraj podałem Wam ze stoku skolnity w Wiśle, gdzie dotarły do, do mnie te newsy, że dziennikarze RMFFM dotarli do informacji, że rząd dzisiaj planuje ogłosić nowe obostrzenia związane z tymi delegacjami. Które się bardzo ostatnio spopularyzowały w Polsce z wyjazdami na delegacje rodzinnymi, może wprowadzić ograniczenia w tym zakresie, może zamknąć hotele, a przy okazji, żeby nie dać jakiegoś pretekstu do wyjazdów, zamknąć stoki narciarskie, ośrodki narciarskie w Polsce, niestety potwierdziły się. Na dzisiejszej konferencji prasowej o godzinie parę minut po godzinie 15. Minister Zdrowia poinformował, że dotychczasowe obostrzenia zostają utrzymane i zostają wprowadzone nowe obostrzenia. W dniach od 28 grudnia do 17 stycznia wszystkie hotele, z pewnymi wyjątkami, będą zamknięte dla podróży, dla podróży turystycznych czy dla noclegów turystycznych, jak i podróży, Służbowych. Więc już nie będzie czegoś takiego, że będziemy mogli sobie pojechać na wyjazd służbowy. Niestety przy okazji, rykoszetem oberwało się właścicielom ośrodków narciarskich, gdyż do 17 stycznia, od 28 grudnia, wszystkie ośrodki narciarskie mają zostać zamknięte. Kolejna sprawa to taka, że jeżeli ktoś sobie planował, zaplanował. A Sylwester na Stoku, no to niestety nic z tego specjalnie nie wyjdzie w takim rozumieniu jak dotychczas, ponieważ e, w ogóle nie wyjdzie, tak naprawdę, bo nie dość, że ośrodki narciarskie będą zamknięte, więc nie zorganizują takiego Sylwestra na Stoku. Rząd wprowadził o, od godziny 19:31 grudnia do godziny 6.00. 1 stycznia w całym kraju zakaz przemieszczania się. Czyli nie będzie można po prostu nigdzie wyjść, przejechać, pojechać na imprezę itd. No cóż Wam powiem? No można pojechać wcześniej, wrócić później, teoretycznie tak. Jak to będzie kontrolowane, to już sprawa rządu. Natomiast dla nas najważniejsza informacja, jeszcze raz to powtórzę, że od 28 grudnia do 17 stycznia ośrodki narciarskie w naszym kraju będą zamknięte. Na jutro planowane jest otwarcie Szczyrko, Szczyrk Montaj Resort. Bardzo jestem ciekawy, czy w tym momencie właściciele ośrodka zdecydują się na otwarcie tak naprawdę na ile? Na tydzień ośrodka narciarskiego Wróć, na dwa tygodnie ośrodka narciarskiego. Czy... czy, czy to, to otwarcie dojdzie do skutku. Co zrobią inni właściciele stoków narciarskich? Ponieważ sytuacja jest taka, że tego śniegu jest mało na trasach i wypadałoby na, m, cały czas naśnieżać. A czy naśnieżać, skoro nie ma po co, tak dalej? To wkrótkie, wkrótce sytuacja pokaże. Przykro mi, że muszę Wam przekazywać takie informacje. Zachęcam do komentowania, jak zwykle, kulturalnego. Eee... Zachęcam też do wejścia na moją stronę skionline.pl, na forum dyskusyjne, gdzie możemy porozmawiać na temat tego, co, co, co się stało. Oczywiście, zapraszam na mój kanał na YouTubie, gdzie za chwilę będzie kilka nowych vlogów, które, które, do których materiał nagrałem jeszcze w zeszłym sezonie, plus te, które ostatnio nagrałem na Skolnitym, w Białce Tatrzańskiej i jeszcze kilka, myślę, uda mi się nagrać przed, przed pełnym lockdownem. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia na moim kanale, na moim profilu, na forum, a być może jeszcze przed świętami spotkamy się gdzieś na stoku. Cześć!